Co to ma być? Jak zawsze, nic z moich planów. Wziąłem ze sobą drona. Wszystko jest ładnie, ślicznie, cudownie, pięknie. Ale co, na tej miejscówce, gdzie chciałem sobie polatać, było, jak mogę wam to powiedzieć, tysiące ludzi. Dosłownie jakaś impreza na tym była, więc pojechałem w takie jedno miejsce, zobaczycie zaraz tam. To jest widok na całe Oslo. Boję się tu dronem wystartować, więc nie będę startował. Chyba, nie wiem, nie jestem jeszcze pewny. Ale zobaczymy, bo jest parę osób, a ja jeszcze nie umiem na tyle latać tym dronem, żeby no... O tak, ja już jestem w tym miejscu, gdzie chciałem być. Tylko co jest najgorsze, jest tu dużo osób. Tak jak mówiłem, mam ze sobą drona w plecaku. Ale co? No nie polatam. Nie polatam tylko z tego głupiego powodu, że tu jest tyle cholernie ludzi. No i też chodzi o to, że ja nie mam licencji, żeby tym latać. I no niestety, no nie mogę go odpalić w tym miejscu akurat tutaj. Bo jeżeli by wtedy przyjeżdżała policja, to mogłaby po prostu podejść, powiedzieć: daj mi kontrolę, daj mi twojego pilota i no po prostu po sprawie, lub bym zapłacił karę. Niestety takie prawo jest w miejscu zabudowanym, czy jak jest na przykład dużo domów, a potem jak jest dużo osób, a że akurat tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tysiące ludzi tam, no to byłaby lekka kicha. Więc co, jakiś b-roll, coś porobię, zobaczymy. Chociaż zrobię jedną rzecz niedozwoloną, bo nie mogę tego drona niestety tu odpalić. Zrobię tą jedną cholerną rzecz. Odpalę na tym tutaj tego drona i zrobię szybko zdjęcie jego szybko sobą. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Oby się tylko nikt teraz nie wziął i nie przyczaił do mnie, bo będzie kicha. Jest dron naładowany do 100%. O Boże, jest stres. Jest naprawdę stres. Ogólnie to, co jest najlepsze, patrzcie tu. Nie mogę tutaj w ogóle latać. Odpaliłem drona w miejscu, gdzie nie można latać. Nawet to nie jest taki przypał jako tako, ale wygląda to tak, że jeżeli, tak jak wam mówiłem, jeżeli by coś tu przyleciało, przyjechało, to miałbym przekichany, bo jestem właśnie na terenie niedaleko lotniska i... No, byłaby kicha jednym słowem. O, dronie, chowaj się. To jest właśnie najgorsze. Gdy macie drona, to nie możecie go ładnie schować, bo oczywiście coś wam zawadzi. Po prostu o to, że bałem się tym latać z tego powodu, że nigdy nie latałem dronami. Raz w życiu tylko Fantomem trójką. Standardem jeszcze latałem, gdzie w miejscu to było polanka, taka czysta polanka, nie Oslo, ale no taka czysta polanka i to było zupełnie coś innego, bo to jest w końcu mój dron i się o niego boję, że go stracę, no... Czekamy. I autobusy dwa odjechały, nareszcie może podejść do kamery, słuchajcie. Chodzi też o to, że za tydzień lecę już do Polski, dosłownie równy tydzień będę w drodze już do Polski i dokładnie tydzień, parę godzin, ale cóż z tym. Jaki jest plan ogólnie na Polskę i co chcę w tej Polsce zrobić? Zamówiłem już maskę taką fajną, LED-ową, świecącą, proszki Holi, race takie kolorowe, że można robić fajne zdjęcia i mam nadzieję, że będzie sztos. Ja się nauczę fotografii, poduczę, podkatuję, nie wiem jak to powiedzieć. Ale też chłopaki będą mieli fajne zdjęcia. Ja nie będę chciał być na tych zdjęciach, chcę, żeby oni mieli fajne zdjęcia. Mam naprawdę dużo fajnych pomysłów. Parę nielegalnych, parę legalnych, ale no cóż. Ale najważniejsze, chcę, żeby było tak, żebym się dobrze bawił z chłopakami i żeby nie było takiego czegoś jak... nie chcę, żeby było takiego czegoś jak zawsze, że robię to na siłę, że chcę, że nie chce mi się. Chcę po prostu wziąć raz, pójść z kamerą na miasto, kiedyś z taką pasją wielką, gdzie wziąłem kamerę, pomyślałem, nie miałem jeszcze tego całego autofokusa, pomyślałem sobie, pójdę coś nagrać, będzie naprawdę sztos, zrobię coś poważnego. Teraz mam sprzęt za tyle pieniędzy i co, daje mi to radość, w ogóle nie daje mi to radości, ale jakoś damy radę. Tak, ja nie wiem w ogóle po co ja tych po całych lasach się czaję, ale jakoś mi sprawia to przyjemność, krzoki, wynocha mi stąd. Czaję się po lasach, żeby po prostu coś nagrać, coś ciekawego, żeby jakoś to wyglądało.
Więc co, teraz się chyba przeniosła do centrum Oslo, albo w jeszcze jedno miejsce niedaleko stąd, zobaczcie zaraz gdzie. To co jest najzabawniejsze, spotkałem babkę, której sprzedałem kiedyś aparat. I ona właśnie używała ten aparat. Nie chciałem jej nagrywać, powiedziała, że mogę ją nagrać, ale nie chciałem. Ale no... Jest śmiesznie, jeżeli spotykasz kogoś, kto kupił kiedyś twój aparat, używa go i dalej jest z niego zadowolony, mogę sobie kupić wtedy następny sprzęt. To jest coś takiego, jednym słowem, pięknego, jeżeli jedna osoba ma pasję, druga też i... Aaaa, piękne słoneczko. No teraz co? Do domu. No to co, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie odcinka, pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji, może dzionek nie był jakiś idealny, ale staram się wracać do vlogowania, do robienia tego co kocham, do może do tego co kochałem kiedyś, nie wiem jak teraz, ale będę chciał wracać, będę chciał się starać na nowo, więc co, zapraszam was do innych odcinków, może ich nie ma dużo, ale jeżeli pod tym filmem będzie parę łapek w górę, może powrócą wszystkie stare filmy, są na prywatnym jedynie, a nie usunięte, więc pomyślmy. Dobra, widzimy się na następnym odcinku. Elo!